Walczymy dla Pana. Dzisiaj trzecia niedziela Wielkiego Postu i fragment z Ewangelii według Świętego Jana. Nadeszła wtedy kobieta, Samarytanka, aby zaczerpnąć wody. Jezus poprosił ją: Daj mi się napić. Podobnie jak w ubiegłotygodniowej Ewangelii o Piotrze, również w tej Ewangelii. Ciężko doszukiwać się walki w taki dosłowny sposób. Niemniej jednak przypatrzmy się bohaterom tej Ewangelii. Jest nią Samarytanka, kobieta i Jezus. Walka w życiu tej kobiety polegała na tym, że każdego dnia musiała przezwyciężyć swoje obawy, swoje lęki, aby pójść zaczerpnąć wody ze studni. Dlaczego? Ponieważ miała wielu mężów, a mężczyzna, z którym żyła obecnie, nie był jej mężem. Była często, pewnie wytykana palcami, była traktowana jako największa grzesznica, nikt się z nią nie chciał przyjaźnić, była outsiderem, była wyrzutkiem społecznym. Dlatego przychodziła do studni w takiej porze najbardziej niedogodnej, kiedy było najbardziej gorąco. To jest ta walka tej kobiety walka, abyśmy powiedzieli, bardzo negatywna. A druga walka jest po stronie Jezusa Chrystusa. Jaka to walka? Walka o tę kobietę. Bo zobaczmy, Jezus udaje się do Jerozolimy. Wybiera drogę wcale nie najkrótszą, ale właśnie przez Samarię Samarię, krainę ludzi znienawidzonych, ludzi, których Żydzi uważali za y, gorszy sort, byśmy powiedzieli, y, za wrogów, y, z którymi nie utrzymywali żadnych relacji, nie mówiąc już o relacjach przyjacielskich. I Jezus właśnie idzie przez Samarię. Idzie dla tej kobiety. Dlaczego? Ponieważ również on udaje się do studni w najgorętszą porę dnia. Nawet jeżeli był spragniony, zobaczmy, nie ma czerpaka. Nielogiczne działanie Jezusa, ale jak najbardziej logiczne, ponieważ on jest tam dla niej. To ona jest dla niego ważna. To ona ma być powołana. I rzeczywiście ta walka w tej rozmowie Samarytanki z Jezusem jest bardzo piękna. Ona walczy do samego końca. Nie daje się przekonać Jezusowi do tego, że On jest właśnie źródłem wody żywej. On jest oczekiwanym Mesjaszem, na którego notabene ta kobieta czeka. Walka ostatecznie kończy się bardzo pięknie, ponieważ Jezus czyni z niej apostołkę. Idzie i ogłasza innym ludziom, że jest pośród, nas jest pośród nas zbawiciel, że Jezus Chrystus jest oczekiwanym zbawicielem, Mesjaszem i właśnie do nich przyszedł. Ta Ewangelia to lekcja, właśnie, która nas uczy tego, że Jezus walczy nieustannie o każdego i każdą z nas. Nie ma dla niego ludzi przegranych. Nawet jeżeli wydaje nam się po ludzku, że jesteśmy uwikłani w grzechy. Że cały czas ulegamy pokusom, słabościom, że nie jesteśmy wystarczająco silni. On w nas wierzy, tak jak wierzył w Piotra, tak jak wierzył w tę kobietę. Pozwólmy się Jezusowi dotknąć Jego słowem, poznawajmy Go w Ewangelii, aby On przychodził do nas, aby mówił nam prawdę o nas samych, tak jak powiedział tej kobiecie: Nie masz męża. A On swoją mocą niech nas przemienia, niech z nas czyni swoich uczniów. Zwyciężajmy razem z Jezusem Chrystusem, walczmy dla Niego i razem z Nim.